5 godzin trwała podróż do Side, ale już jesteśmy. Piłkarze UKS-u właśnie odbywają pierwszą jednostkę treningową, a jak minął ten dzień, zanim trafili na zielone boisko? Zobaczcie sami. Dzisiaj, jeśli chodzi o wyjazd, no wiadomo, troszeczkę męczący, bo troszeczkę noc zerwana, więc na pewno dzisiejszy dzień troszeczkę męczący. Ten element podróży zawsze jest wliczony w to. Fajnie, że udało się lecieć bez przesiadki. Leciliśmy praktycznie sami samolotem z Warszawy, więc ta podróż też do końca nie była taka męcząca, jak czasami bywała w innych terminach, więc na pewno jesteśmy zadowoleni, bo wszystko przebiegło sprawnie, jak i zarówno podróż do Warszawy, jak i lot spokojnie i też bardzo szybko do Antalii. I mówię, na pewno pogoda i tutaj warunki, w jakich jesteśmy, otaczamy się, wynagrodzą tą podróż całą. Wiadomo, troszeczkę jest inna specyfika podawania posiłków, bo z tego, co chłopaki mówili rok temu, każdy sam mógł sobie nabierać, no wiadomo, dzisiaj ze względu na COVID jest to wszystko ograniczone, wszystko kelnerzy nakładają, więc na pewno pod tym względem jedzenie, wiadomo, w Turcji zawsze wsunęło, że było bardzo dobre, więc pod tym względem nie można się przyczepić do niczego, więc wydaje mi się, a jeśli chodzi o ośrodek, na pewno hotel, wiadomo, wiadomo, musi być dobre spanie, dobre odżywianie i super boisko, tak jak dzisiaj doświadczyliśmy na pierwszym treningu i wydaje mi się, że to są podstawowe takie warunki, które dało się zauważyć od razu w pierwszym momencie. Na pewno trzeba przyznać, że mamy bardzo dobre boiska do trenowania i to jest chyba taki pierwszy podstawowy plus, taki, który no, dało się zauważyć na samym początku. To, że zobaczyliśmy zieloną murawę, naturalną nawierzchnię, gdzieś na pewno sprawiło to, tą radość wlało w nasze poczynania i wydaje mi się, że z każdym dniem będzie coraz więcej entuzjazmu i jesteśmy nastawieni do ciężkiej pracy. Na pewno w tym roku pierwszy trening na zielonym. Zaczęliśmy od fajnego treningu, takiego rozbiegania, troszeczkę dziadka, troszeczkę pasów i na pewno na plus dzisiejszy trening. Co czułeś, wchodząc pierwszy raz na tą murawę? No, na pewno radość dzisiaj jest, radość. Nie, no, zdecydowanie, tak, naturalna powierzchnia. Jeśli chodzi o trawkę, to jest to, na co czekaliśmy i naprawdę cieszymy się z tak dobrych warunków, jeśli chodzi o boiska tutaj i na pewno spożytkujemy to bardzo dobrze. Tyle podsumowania pierwszego dnia przez Jakuba Tosika, pomocnika Łódzkiego Klubu Sportowego, który jest po raz pierwszy z UKS-em w Turcji, natomiast mamy nadzieję, że nie po raz ostatni. Kolejny meldunek z Turcji, z Side, już jutro.